Cześć! Opowiem Wam dzisiaj o instrumencie firmy Ringway, mianowicie o modelu PDP-330. Jest to nowa marka na polskim rynku. Firma Ringway na rynku światowym zasłynęła z tworzenia świetnych cyfrowych organ z aranżerem, z pełnym komputerem, bardzo wypasionych instrumentów. Natomiast w tej chwili na rynek polski wprowadzamy edukacyjne modele oraz modele typu entry level firmy Ringway. Model PDP-330, krótko o konstrukcji, oczywiście 88 w pełni ważonych klawiszy, metalowa konstrukcja, co jest bardzo rzadko spotykane w tym przedziale cenowym, bardzo dużo świetnych funkcji. 3 potencjometry, pierwszy główna głośność instrumentu oraz prosta ekwalizacja, tony niskie i tony wysokie, które mamy od razu pod ręką. No ale zanim przejdziemy do tych wszystkich funkcji, posłuchajcie, jak brzmi fortepian. Mamy również inne brzmienia, jak na przykład Bright Piano. Oraz bardzo ładne E-piana. Jak wyciągnięte prosto z DX7. Oczywiście wiele innych instrumentów, na przykład vibrafon. Organy. Gitara. Bas. Kolejną bardzo fajną rzeczą, którą możemy znaleźć w tym instrumencie, jest arpeggiator. Mamy 2 presety arpeggiatora. Zobaczcie, jak ładnie można go wykorzystać. Oczywiście arpeggio jest zależne od tempa, ustalamy tempo i w takim tempie będziemy słyszeć nasze przebiegi. Ale oprócz tego, że mamy tutaj brzmienia, to mamy również sekcję akompaniamentu, mamy aranżer. Oczywiście możemy go wykorzystać z akompaniamentem bądź jako po prostu automat perkusyjny, zobaczcie. Wybieram sobie styl, na przykład prosty 16-uderzeniowiec. Połączę teraz ze sobą barwy. Oczywiście możemy wybierać, jakie barwy chcemy ze sobą połączyć, ustalić relacje między nimi, czyli głośność tej barwy drugiej, podzielić klawiaturę możemy w tym instrumencie również, ale tak jak wspomniałem, mamy również sekcję automatycznego akompaniamentu ze wszystkimi typami synchro start, intro oraz ending. Akompaniament oferują dwie wariacje, posłuchajmy. Z racji tego, że mamy tutaj również sekcję automatycznego akompaniamentu, to mamy również opcję rejestracji, zapisywanie rejestracji, kiedy poustawiamy sobie właśnie na przykład podział klawiatury albo łączenie barw, dodamy do tego akompaniament, możemy zapisać sobie to, aby szybko później przywołać te ustawienia. Moi drodzy, mamy tutaj dwuśladowy rejestrator, możemy zapisać sobie nasz utwór na dwóch śladach, zapisać go na pendrive'a, później wrzucić do komputera, zobaczyć w nutach. Na pokładzie mamy oczywiście metronom. Jest nawet coś takiego jak funkcja automatycznego wyłączania. Jeżeli zapomnimy wyłączyć instrumentu, to on nam się wyłączy sam. Możemy ustalić po jakim czasie. Mamy również system lekcji. Co bardzo ciekawe, ten instrument ma w sobie interfejs audio. Czyli jeżeli podłączycie go bezpośrednio kablem USB do komputera, to możecie rejestrować od razu na komputerze to, co gracie. Prosto do pliku WAV. Ale jest jeszcze druga możliwość interfejsu audio. Jeżeli macie na swoim komputerze, na przykład na laptopie, wirtualne instrumenty, na przykład jakieś brzmienie fortepianu, to po podłączeniu komputera do tego instrumentu uruchamiacie takie brzmienie na komputerze i gracie. I to brzmienie słychać z głośników instrumentu, ponieważ on ma również wejście audio w tym interfejsie. A jeżeli macie podłączony instrument na jakieś zewnętrzne nagłośnienie, to będzie to szło prosto na nagłośnienie, tak? Nie musicie wychodzić z komputera, tylko prosto z instrumentu, ponieważ on te wszystkie brzmienia będzie importował bezpośrednio do siebie i wysyłał je na wyjście. Zobaczcie, jak to może zabrzmieć.